Dziś opowiem Wam o color pickerze, czyli oknie do wybierania kolorów, co pomaga nam często w tworzeniu naszych aplikacji. I na początek tutaj opcja wyboru koloru. To jest nasz aktualny kolor, który sobie tutaj wybraliśmy. Tutaj mamy taką pesetę. Klikamy. Możemy z dowolnego miejsca pobrać kolor. Może to być także spoza tutaj obszaru Unity, co może być bardzo przydatne. Dalej, tutaj mamy paletę kolorów zapisaną w właśnie takim formacie Hue Saturation Brightness, czyli HSV. Mamy jeszcze też inne modele, czyli RGB. To możemy przeskakiwać między sposobem, w jaki są wyświetlane kolory. Nie będę tutaj wnikał, czym one się różnią. Możecie to sprawdzić na Wikipedii. Dalej. Tutaj mamy podobną sytuację. Mamy w takim formacie zapisane kolory HSV. I tutaj możemy przełączyć sobie na RGB też. Tutaj to alfa, to jest przezroczystość. Dalej, tutaj mamy zapisane w takim formacie, gdzie maksymalna wartość to jest 285, a minimalna to 0. Możemy to wykorzystać na przykład podczas kodowania. Tu mamy nasz kolor zapisany w takim formacie heksadecymalnym. Dalej. Tu mamy możliwość zapisania naszych kolorów. Weźmy na początek jakąś inną listę. Tu mam zbiór moich kolorów, które stworzyłem sobie wcześniej. Tutaj, gdy kliknę, dodaję dany kolor, który tutaj wybrałem. Mogę nadać mu od razu jakąś nazwę. Mogę też w dowolnym momencie zmienić tą nazwę. Dalej, co to jeszcze mamy za opcję, gdy klikniemy prawym? Move to first. Przesuwamy do tutaj samej góry. Zaznaczmy jakiś inny kolor. Klikam. Replace. Widzimy, że zmieniło na taki, jak teraz wybraliśmy. Co to jeszcze mamy? Delete. Możemy usunąć dany kolor. Dalej, tu mamy kilka opcji. Na początek grid list. List to jest właśnie takie ustawienie w dół. Grid to takie w bok. Dalej. Tutaj mamy nasze listy wszystkie, default, czyli taka oryginalna. Tutaj stworzyłem sobie fantazję, tu jakąś jeszcze inną. I tutaj widzimy taką różnicę, że dodatkowo tutaj w nawiasie jest project. O co chodzi? Tutaj, gdy tworzymy sobie taką nową paletę kolorów, ona będzie pusta. Załóżmy, stwórzmy ją. Tu możemy wybrać, gdzie będzie umieszczona ona. Tu mamy preferences folder, czyli w folderze na dysku. Co wiąże się z tym, że po prostu tu będziemy mogli skorzystać z tej palety dla każdej wersji Unity, bądź po prostu umieścić to w folderze Editor. Jeśli to zapiszemy, wtedy będzie to zapisane w Editorze. Stwórzmy tutaj, mamy naszą listę i teraz na przykład otwórzmy lokację, gdzie znajduje się. Na dysku widzimy, to jest nasza lokacja z Unity, tu jest ta paleta kolorów. Teraz zobaczmy, gdzie ta paleta kolorów się znajduje, tutaj w naszym projekcie. Klikam tutaj w okno Project, folder Editor, tu mamy naszą paletę kolorów, którą zapisaliśmy wcześniej. Tu możemy kliknąć, możemy zedytować ponownie i czy na przykład komuś wysłać, z kim współpracujemy, bardzo przydatne. Dalej. Tu stworzyłem strukturę, która pomoże mi w obsłudze kolorów w Unity. I na początek warto wiedzieć, jak się definiuje w ogóle kolory. Mamy dwie struktury. Pierwsza to struktura color, druga to color 32. Nie będę teraz omawiał dokładnie, czym się różnią, tylko powiem tyle, że strukturę color częściej spotkacie w zdefiniowanych klasach w Unity. To jest taka podstawa tworzenia tutaj skryptów opierających się na kolorach. I tak, jak definiujemy kolor? Tu mamy konstruktor, struktury kolor. Tutaj podajemy wartości trzech zmiennych koloru R, G i B. Tutaj podajemy wartość znormalizowaną, czyli minimalna wartość to 0, maksymalna to 1. I skąd to wziąć? Najczęściej spotkamy się przy definiowaniu kolorów, że będzie podane to tutaj w taki sposób, że będą to podane wartości od 0 do 255. I wtedy, aby otrzymać znormalizowaną wartość, to dzielimy tą wartość, która definiuje kolor, przez 255. Wtedy otrzymamy taki format,
Więc tutaj ogólnie tego konstruktora nie polecam, gdyż jest po prostu mało poręczny, rzadko spotkamy taki znormalizowany format. Tutaj mamy drugi konstruktor ze struktury 30, kolor 32. Tu mamy podane wartości RGB. Zawartość alfa najczęściej podajemy 255, czyli że nie jest przezroczysty. Alfa związany jest z przezroczystością, to oznacza brak przezroczystości. Tam to ten sam konstruktor zapisany w postaci heksadecymalnej wartości. Możemy też wartości bajtowej zapisać wartość. Jeszcze skorzystam z metody, które możecie znaleźć na Unity Wiki. To mamy hex converter, tylko zrobiłem te metody metodami statycznymi, aby można było we wszystkich klasach gdzieś skorzystać. Tu mamy jeszcze możliwość zamiany z drugiego modelu kolorów HSB na inne formaty. Nie będę tego omawiał. Wróćmy tutaj. Tutaj na przykład korzystam z metody, którą zdefiniowałem niżej. Podajemy wartość hex. Tutaj jeszcze stworzyłem trzy metody, które mogą być przydatne podczas definiowania kolorów. Tutaj widzimy różne formaty, w jakich możemy podać te wartości. Tutaj jeszcze stworzyłem takie coś, że opisuję ten kolor, żeby było wiadomo, w jakim formacie podawać, gdybyśmy tworzyli nowe kolory, bo często nie wiadomo, w jakim formacie ma być dokładnie podawane. I wróćmy, skąd w ogóle brać kolory. Ja tutaj zdefiniowałem takie kolory, jakie na przykład załóżmy bym używał w trakcie pracy, aby mieć do nich łatwy dostęp, nie tworzyć ich za każdym razem. Ale skąd te kolory w ogóle pobrać? Tutaj polecam wam tylko jedną stronę. www.color-hex.com. Mamy zestaw różnych kolorów, które możemy zastosować. Tu mamy w postaci takiej zapisu, czyli heksa decymalnej. I tak, co to jeszcze warto wspomnieć. Tutaj mam taki przykładowy kolor, gdy już wybiorę go. Jakbyście definiowali kolory, zwróćcie uwagę na te wartości RGB. Te wartości to są tutaj, tak jak podawałem. To jest bardzo wygodne, bo tylko kopiujemy. Dalej. Tutaj mam też inne formaty, nie będę już tutaj wnikał, jak to działa. Tutaj mamy też zapisy. Decymalny to jest to samo co RGB. Mam jeszcze heksadecymalny po prostu zapis, co jest równy po prostu opisowi danego koloru. I co jeszcze na tej stronie można znaleźć? Gdy wejdziemy tutaj w Colors, Color Names, tu mam otworzone wcześniej, wyświetla nam listę kolorów z nazwami. Możemy sobie w ten sposób łatwo znaleźć odpowiadające nam kolory od razu z nazwą i tak zapisać. I to tyle, jeśli chodzi o tworzenie kolorów. Jeszcze potem opowiem wam o strukturach kolori kolor 32 bardziej, ale to wam powinno wystarczyć na początek. Linki wrzucę pod filmem i to tyle.